Medytacja wewnętrzna podróż. Część szósta. Kroki medytacji. Mówi siostra Jayanti. Om Shanti. Om Shanti. Rozmawialiśmy o sobie i o Bogu Najwyższym. Rozmyślaliśmy, jak można medytować. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy przeszli przez wszystkie kroki, jak dojść do stanu, gdy moja medytacja to jest naprawdę połączenie z Bogiem, dzięki czemu mogę doświadczyć wszystkich korzyści tego połączenia. Pierwszy krok. Powinnam znaleźć ciche miejsce, gdzie mogę usiąść i nie będzie żadnych przeszkód. To jest na fizycznym, zewnętrznym poziomie, ale również na wewnętrznym poziomie powinnam się upewnić, że moje fizyczne ciało siedzi wygodnie i nie będzie mnie rozpraszało. A następnie kolejny krok. Udaję się w tą wewnętrzną podróż. Zaczynam się skupiać na istocie światła, którą jestem. Pokazuję na środek czoła, ponieważ to jest miejsce, gdzie znajduje się dusza. Nie zewnętrznie na skórze, ale głęboko wewnątrz, przed mózgiem, przed szyszynką. Zatem teraz poeksperymentujmy przez chwilę z tą myślą. Wchodzę głębiej i głębiej do wnętrza. Docieram do świadomości siły życia, energii, którą jestem. Jestem tą wewnętrzną istotą, duszą. I ja, dusza, jestem oddzielna od tego fizycznego ciała. Ciało jest zniszczalne, dusza jest niezniszczalna. Ciało składa się z materii. Dusza jest istotą światła ponad fizyczną materią. Ciało ma swoje ograniczenia. Dusza, będąc formą światła, może podróżować ponad wszystkimi granicami, wszystkimi ograniczeniami. Ja, dusza, jestem istotą spokoju. Jestem istotą światła. I w tej świadomości jaśnieję po środku czoła. Im więcej praktykuję tę świadomość, tym łatwiej będzie dla mnie medytować. I gdy mówię, im więcej praktykuję, to nie oznacza, że siedzę przez godziny w jednym miejscu i mam tylko tą jedną myśl. Gdy siadam w medytacji, to jest ważne, ale ostatecznie chcę dojść do stanu, że gdy chodzę, angażuję się, rozmawiam, wykonuję wszystkie swoje odpowiedzialności, jestem w stanie utrzymać swoją tożsamość i świadomość. Ja, istota światła. Gdy patrzę na ciebie, widzę ciebie również jako istotę światła. Zatem przez cały dzień, im więcej praktykuję tę świadomość, i to wydaje się bardzo proste, i to jest bardzo proste, ale w jakiś sposób nam to szybko ucieka. Jednakże im więcej praktykuję tę świadomość w ciągu dnia, to potem, kiedy będę miała kilka chwil, żeby usiąść i medytować, to będzie bardzo łatwe dla mnie, żeby pozostawić świadomość ciała i wejść w to uczucie, w tą świadomość wewnętrznej istoty duszy. Następny krok. Nie mantruję, że jestem duszą, myślę o tym, czuję to. Kolejny krok polega na tym, że ponownie zaczynam aktywnie używać swojego umysłu. Nie w szybki sposób, ale aktywny. Jestem czujna i zaczynam myśleć o swoich oryginalnych
właściwościach: spokój, miłość, prawda, czystość i szczęście. I kombinacja ich wszystkich to jest moja duchowa potęga, duchowa siła. Duchowa siła nie istnieje oddzielnie, ale w istocie każdy z tych aspektów, kiedy one są połączone, to tworzy duchową siłę w duszy. Zatem poświęcam czas na rozmyślanie o spokoju, staję się spokojna, dzielę się spokojem ze światem. Miłość. Jakie jest to czyste uczucie, które mam, gdy jestem absolutnie uosobieniem miłości? Jak to wszystko jest włączające? Jak daleko dociera to do każdego z rodziny ludzkiej i z innych i do wszystkich innych form życia, natury? Czy jestem w stanie być uosobieniem miłości, prawdy, czystości, szczęścia? Poeksperymentuję w medytacji z każdym z tych różnych aspektów, właściwości. I wtedy zacznę dostrzegać, jak łączenie się z tymi skarbami, które mam w sobie, pozwala mi na rozpoczęcie procesu przekształcenia. Ludzie czasami myślą, że medytacja jest po to, żeby się zrelaksować. Tak, to pomaga się odprężyć. Ludzie mówią, że medytacja jest po to, żeby się nauczyć koncentracji. Tak, to też jest wynik medytacji. Ale przede wszystkim medytacja Radia Jogi jest po to, żeby przekształcić siebie. Zatem dzięki temu wszystkie negatywne cechy, które mam z przeszłości, jestem w stanie z nimi skończyć i połączyć się ze swoimi oryginalnymi skarbami, wynurzyć je i używać je w swoim życiu. To nie jest wystarczające, żeby tylko ich doświadczać w medytacji, ponieważ w medytacji jestem ponad wszystkimi rzeczami, które się wydarzają w moim codziennym życiu. Ale w doświadczeniu wynurzania tych właściwości czuję potęgę w tych właściwościach i potem, gdy rozmawiam z innymi, angażuję się w życie, robię rzeczy, które są moją odpowiedzialnością, teraz to, jak to wszystko robię, jest inne, jest różne. Teraz robię to spokojnie, z miłością, z prawdą, z radością, z czystością. Zatem medytacja Radia Jogi staje się karma jogą. Poprzez moją karmę, działanie, wyrażam doświadczenie, które miałam w jodze. I w jodze rozmyślam o rzeczach, które zrobiłam. Cokolwiek dzieje się w moim umyśle, to się wynurzy. Zatem joga z jednym, z najwyższym, ale też karma, działanie, angażowanie się z innymi i potem rozmyślanie o tych właściwościach, których doświadczyłam w jodze. Kolejny krok. Skupiam swoje myśli na najwyższym, na Bogu. Na istocie światła, punkcie światła, ale w tym punkcie jest ocean. Ocean wszystkich pozytywnych właściwości. I gdy to robię, to oczywiście zaczynam doświadczać, jak one wszystkie do mnie przypływają. I to wzmacnia mnie, cokolwiek, czegokolwiek doświadczyłam podczas mojej wewnętrznej podróży. Być może tylko byłam w stanie doświadczyć troszkę miłości, ale teraz łącząc się z Bogiem, z Najwyższym, jestem w stanie dotrzeć do nieograniczonego źródła i to wszystko mnie wzbogaca. Im dłużej jestem w połączeniu z Nim, tym więcej tych skarbów gromadzi się w duszy. I to nie jest tylko dla mnie, ale połączenie ze źródłem oznacza, że to wszystko promieniuje na cały świat. Zatem miłość, spokój, prawda
To wszystko wspiera innych, którzy są w kontakcie ze mną, ale nie tylko dociera to do atmosfery tego pokoju, ale to unosi się ponad, wychodzi ponad te ściany. Wibracje docierają ponad przestrzeń, w której się znajduję. Zatem one docierają do świata i powodujemy, że te wibracje, one są takie, że gdy dotrzemy do krytycznej masy, to te wibracje nie przekształcą tylko jednostki, ale cały świat. Zatem medytacja to nie jest coś egoistycznego, to nie jest tylko dla mnie samej. Tak, ja robię to dla siebie, dzięki czemu mogę skorzystać ze swojego związku z Bogiem, ale robię to też po to, żeby służyć światu. To się nazywa mansa seva, służenie poprzez umysł. Ale oczywiście sam umysł, trzeba jemu najpierw posłużyć, dzięki czemu umysł staje się dobrym instrumentem, który ma zdolność potem służenia światu. Zatem zwiększam czystość swojego myślenia, swoich uczuć, swojego umysłu, dzięki czemu jestem w stanie służyć światu. Mansa seva. Związek z Bogiem jest kolejnym krokiem. Poczucie tych wszystkich właściwości, jak one do mnie docierają od Boga. I rozumiem, że mój wieczny związek jest z tym jednym, z istotą, która jest źródłem wszystkich właściwości. Z mamą, matką, która daje mi bezwarunkową miłość, z ojcem, który daje mi dziedzictwo, dziedzictwo szczęścia, z moim nauczycielem, oceanem wiedzy, który napełnia mnie mądrością, z moim przyjacielem, który jest zawsze dla mnie, przez cały czas. Następnie mój guru, ten, który prowadzi mnie ponad i daje mi doświadczenie wyzwolenia i zbawienia. Ten, który pokazuje mi, jak mam się poruszać, jak wykonywać każdy krok, żeby dojść do celu wyzwolenia i zbawienia. Zatem po pierwsze, skupienie na sobie, na wewnętrznej istocie. Po drugie, skupienie na właściwościach swoich. Po trzecie, skupienie na Bogu i Jego właściwościach. Po czwarte, myślenie o związkach z Bogiem, które mam. I po piąte, myślenie o tym wymiarze światła, ponad. Tutaj to jest fizyczny wymiar, jest też subtelny wymiar, ale ponad tym jest jeszcze kolejny wymiar. Wymiar żywiołu światła, Brahma Tattwa, żywioł Brahmy. I to jest dom Boga i mój dom. To jest przestrzeń nieskończonego światła, bez żadnych ścian. Nieskończoność. Dom Boga, zatem kiedy myślę o Bogu, powinnam myśleć o tej przestrzeni. Bóg, punkt światła, ponad. Ponad tym fizycznym wymiarem, ponad planetami, gwiazdami, niebem, ponad tym jest dom Boga, światło, świat światła. To jest też mój dom. Czasami, gdy ludzie nie rozumieją Boga, czy nie są gotowi, żeby go zrozumieć, coś w nich jest jako wspomnienie, pamiętają ten świat nieskończonego światła. Być może to jest wasze doświadczenie. Bóg stał się tajemnicą i myśleliście, okej, już nie będę dłużej o nim myśleć. Jest tyle sprzecznych informacji o Bogu. Ale czy jestem w stanie przejść ponad? Czy jestem w stanie dojść do tego świata światła? Zatem przenieść wszystkie rzeczy stąd, unieść się ponad i dotrzeć do świata światła i w tym świetle doświadczyć łączenia z Bogiem, ponieważ każdy obraz ma tło. Okej, patrzę na tą twarz, na ten wizerunek,
i myślę o punkcie światła, ale z tyłu jest też światło. Zatem teraz będziemy mieć krótką medytację, żeby doświadczyć tych różnych kroków. Relaksuję ciało, odprężam się. Wchodzę w świadomość duszy. Jaśnieję. Ja, dusza, wieczna, nieśmiertelna, wolna. Ale we mnie, w tej istocie światła, ja czuję spokój. I w stanie spokoju otwierają się kolejne drzwi i zaczynam doświadczać miłości. I czując bezpieczeństwo i ciepło miłości wewnątrz, zaczynam rozumieć, czym jest prawda. Mam troszkę zrozumienia i teraz w tej świadomości prawdy uświadamiam sobie, że moim naturalnym stanem jest czystość, pozytywność, wolność od wszelkich wpływów. I to wprowadza radość. To jest mój wieczny stan bycia, szczęście. I teraz, znając siebie, będąc istotą światła, łączę się z Najwyższym, z Bogiem, z oceanem, oceanem spokoju. I potęga spokoju promieniuje na cały świat. Dotyka każdej żywej istoty. Dotyka żywiołów natury. Miłość. Prawda. Czystość. Radość. To wszystko promienieje na zewnątrz. Ja rozumiem, że ta istota jest moją najwyższą matką, moim prawdziwym ojcem, moim najwyższym nauczycielem, moim wielkim przyjacielem i Sadguru, tym, który prowadzi mnie do prawdy. Jestem w tej przestrzeni światła, połączona z Najwyższym w moim domu, w świecie nieskończonego światła. I z mojego domu powracam do fizycznego wymiaru, ale wracając tutaj do tego fizycznego świata, utrzymuję w sobie to doświadczenie. Om Shanti.